Witamy was z powrotem, razem ze mną potężni włodarze. Jesteśmy teraz tutaj po to, żeby przeprosić również Sariusa, który miał zawalczyć na gali Fame MMA 13. Jednak nie wystąpi na tym wydarzeniu. Sarius miał bić się z Cassiusem. Jednak do tej walki nie dojdzie. I tutaj chciałbym też głos oddać właśnie chłopakom, żebyście skomentowali to, co się wydarzyło. Też nie do końca, ponieważ nadal szukamy rywala dla Sariusa. Zobaczymy, co dalej się wydarzy. Przepraszamy go w wyniku, to nie z naszej winy. Może Michał też opowiesz dalej, jak to wyglądało. Wiecie co, no sprawa tego zestawienia jest bardzo skomplikowana, bo tutaj, jak wszyscy wiemy, Sarius miał zawalczyć z Donem Cassio. Nastąpiła taka sytuacja, że Don Cassio odszedł z federacji Fame, mimo tego, że przybił pionę z Rafałem, naszym prezesem firmy, gdzie dogadywali już tutaj warunki umowy i wszystko było dogadane, nie? Przy czym nie poinformował nas nawet wcześniej, że taki zamiar opuszczenia naszej federacji ma nastąpić, nie? My też z Cassiusem działamy już od dawna i wiemy, że możemy, no, mogliśmy mu ufać. Wszystkie walki, jakie dogadywał, zawsze dochodziły do skutku. Tutaj już była kwestia podpisania kontraktu. Natomiast Cassius odwlekał to, powiedział, że ma kontuzję, że ma inne plany. Tak jak Michał powiedział, zbił piątkę z Rafałem. No i nie wiedzieć czemu, wycofał się i możemy go teraz zobaczyć jako włodarza. No, ja rozumiem, że wiesz, każdy ma prawo sobie obrać jakąś inną ścieżkę. Jedyne co, no to jest mi przykro z tego względu, że Cassio zawsze zarzucał mi niesłowność, no a tutaj zrobił to samo praktycznie, nie? Więc troszkę słabo, ale jedną rzecz jeszcze, do której chcę nadmienić, tutaj widziałem jakiś nagłówek, też Hubert mi potwierdził, że Cassio mówił, że czujemy presję i że wskrzeszamy upadłych youtuberów. Więc jedyny mój komentarz do tego, i to będzie jedyny komentarz oficjalny, jest taki, że to u ciebie, Cassio, w main evencie napierdalaje się kamerzysta i Kruszwil, którzy do tych upadłych youtuberów moim zdaniem należą. Cassio zawsze mówił o zasadach, a tutaj sam pokazał, że jest inaczej. Jakby zawiódł nas bardzo, ponieważ no, ja też szczególnie mocno wierzyłem w Cassio, ponieważ kiedy był jeszcze w egzemplarzy, już go zobaczyłem, był taką charakterystyczną postacią i w sumie od początku gdzieś tam razem budowaliśmy naszą pozycję. Dużo odzyskaliśmy dzięki Cassiusowi, ale Cassius też dzięki nam bardzo wiele zyskał. I jest mi szczególnie przykro, bo to jest taka zaskakująca decyzja, że nagle postanowił, że mówi elo, jakby nawet bez pożegnania, bo my nie wiedzieliśmy o tym, że znaczy, ja się dowiedziałem wcześniej. I ale tego samego dnia chyba. Tak, tego samego dnia, no to 2 godziny przed się dowiedziałem. Pogadaliśmy chwilę przez telefon. No nic, co ja mogę powiedzieć? Życzę szczęścia na nowej drodze. Dzięki wielkie. Panowie, dziękuję za komentarz. A teraz przedstawiłem wam dwóch